Twoje Radio Opole i w naszym programie oczywiście po raz kolejny gościmy w Stowarzyszeniu Miłośników Oldschoolowych Komputerów, w skrócie SMOK, Arkadiusz Bronowicki. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dzisiaj mówimy o grze Riverite. Riverite była grą stworzoną, uwaga, przez kobietę. Carol Shaw lub Carol Shaw stworzyła grę Riverite po odejściu z firmy Atari. Utworzyła z kolegami firmę Activision. Znacie tę nazwę? To jest gra, którą też my tutaj w tle chyba nawet widzimy, tak? Tak, tak. To jest gra na Atari 2600, bo ona właśnie powstała na Atari 2600. Gra zrewolucjonizowała również rynek gier strzelanek, bo kiedyś strzelanki były właściwie na jednym ekranie, działa się cała akcja. Riverite się przesuwa, lecimy tym samolotem nad rzeką, strącamy balony, strącamy helikoptery przeciwnika. Gra jest dynamiczna i uwaga, plansze są generowane losowo, czyli tak naprawdę brzegi rzeki, właściwie kanionu, są zawsze inne i to jest bardzo ciekawe. Przypomnijmy na koniec jeszcze, w jakich godzinach zapraszamy tutaj do Klubowego Muzeum Retrokomputerów i gdzie? Opole, ulica Jana Łangowskiego 1, sobota i niedziela od 9 do 12 pierwsza tura, od 16 do 18 tura druga. No i koniecznie musimy dodać, że to wszystko za zupełną darmożkę. Za zupełną darmożkę oczywiście przychodzimy, bawimy się, uśmiechamy, krzyczymy, skaczemy i tak dalej.